Jutro środa popielcowa, która jest początkiem Wielkiego Postu. Specjalne orędzie z tej okazji wystosował do nas przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Drodzy rodacy, siostry i bracia Ukraińcy, widzowie polskiej telewizji. Jutro, w środę popielcową, rozpoczynamy Wielki Post, czas duchowego przygotowania na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Po raz kolejny będzie on bardzo trudny. W ostatnich latach mierzyliśmy się z pandemią, która przyniosła śmierć kilku milionom ludzi na całym świecie. Od tygodnia zaś jesteśmy świadkami innego dramatu – zmasowanej rosyjskiej agresji militarnej na suwerenny kraj – Ukrainę. Atakowane są nie tylko obiekty wojskowe, ale także budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola. Giną żołnierze i cywile, również kobiety i dzieci. Wolny świat reaguje solidarnie na ten akt haniebnego barbarzyństwa. Każdemu narodowi przysługuje moralne prawo do skutecznej obrony. Jesteśmy poruszeni bohaterstwem i ofiarnością ukraińskiego społeczeństwa. Drodzy siostry i bracia z Ukrainy, za wasze umiłowanie Boga i heroiczną miłość do ojczyzny należy się wam wszystkim szacunek i uznanie. W imieniu pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce po raz kolejny zapewniam was o naszej życzliwości, przyjaźni, wsparciu duchowym i materialnym. Agresja Rosji na Ukrainę uświadamia nam wyraźnie, że na świecie oprócz wojny materialnej toczy się w tym samym czasie walka duchowa. Walka, która przyjmuje konkretne kształty, w której uczestniczą konkretni ludzie. Głównym zaś narzędziem walki, jakim dysponują ludzie wierzący, jest broń duchowa. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Z tego też powodu, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, apeluję, abyśmy jako ludzie wierzący ofiarowali jutrzejszy post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Cierpienie naszych braci i sióstr wyzwoliło w nas ogromne pokłady dobra. Jesteśmy przecież świadkami ujmującej gościnności naszych rodaków, poruszonych nieszczęściem sąsiadów. Do Polski codziennie przybywają dziesiątki tysięcy uchodźców, głównie kobiet i dzieci, szukających schronienia przed wojną. Dziękuję wszystkim tym, którzy spontanicznie włączyli się w pomoc uchodźcom. Dziękuję za zabiegi dyplomatyczne i wsparcie międzynarodowe. Dziękuję władzom rządowym i samorządowym, służbom mundurowym i medycznym, instytucjom i firmom. Dziękuję także diecezjom, parafiom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wszystkim, którzy otwarli gościnne podwoje dla uchodźców. W szczególności zaś wyrażam moją wdzięczność dla Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych, dla Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, które już świadczą konkretną pomoc w całym kraju. Jestem wdzięczny za organizowanie zbiórek żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby. Dziękuję za każde dobre słowo i najmniejsze gesty życzliwości kierowane do naszych cierpiących braci i sióstr. Otoczmy ich modlitwą, okażmy serdeczność, pomóżmy znaleźć pracę. Ale potrzeby są znacznie większe, dlatego jutro w kościołach w całej Polsce po każdej mszy świętej będziemy kontynuować zbiórkę ofiar, jakie za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na doraźną oraz długofalową pomoc uchodźcom wojennym. Ponadto w tej wyjątkowo trudnej sytuacji przyjmijmy uciekinierów do naszych domów, parafii i wspólnot zakonnych.
Nasi siostry i bracia Ukraińcy potrzebują dalszych gestów ludzkiej solidarności i dobroci. Naszą modlitwą otoczmy wreszcie także Rosję. Nie będzie pokoju w naszej części świata, dopóki Rosja nie powróci do Chrystusa. Marzymy o tym, aby pewnego dnia doszło do przebaczenia i pojednania między wszystkimi narodami Europy Środkowej i Wschodniej, abyśmy mogli żyć nie tylko w pokoju, ale także w przyjaźni. Rosjanie, którzy dzisiaj protestują przeciwko tej wojnie, narażając się oficjalnym władzom, umacniają naszą nadzieję na moralne i duchowe odrodzenie całego rosyjskiego narodu. Tak więc na owocne przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu serca błogosławię wszystkim Polakom i Ukraińcom w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.